Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i będziemy otwierać starter packa z nordyckiej wersji FIFA 365 2019. W środku w takim mega starter packu mamy album, planszę do gry, checklistę, dwie saszetki, dwie karty limitowane małe plus saszetka chyba z limitkami. Jedna limitka i jedna limitka XXL. Czyli tutaj będą dwie saszetki bonusowe i jedna mała limitka. Tak to będzie wyglądać w środku. Otwieramy. No i kogo tutaj trafiliśmy? Jest Messi XXL. Tutaj mamy planszę do gry, czyli dużą limitką jest Messi. Malutki również jest Messi. No i tutaj mamy dwie normalne saszetki i tutaj dwie powinny bonusowe być. Są w środku trzy karty, w tym jedna limitka. Najpierw jeszcze, zanim zaczniemy otwierać, wejrzymy do albumu. Przypomnę Wam, jak to wyglądało w tamtej kolekcji. Tutaj mamy checklistę, że tak powiem, na plakacie. Czyli jeżeli chodzi o nordyckie zespoły, to Scandinavian Star, 9 kart. Następnie Rosenborg i AIK. 6 specjalnych i 12 bazówek. Dalej goldy, multiple, power upy, goalstopery, defensive, key playery i game changery. No jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, to Gremio, Boca, Spartak, Porto, City, Atletico, Barcelona, Real, PSG, Bayern, Borussia, Schalke, Inter, Juventus, Napoli i PSV Eindhoven. Jeżeli chodzi o rarki, 9 sztuk, tak wyglądały. Nie ma tutaj Roberta Lewandowskiego. Głównie zawodnicy Realu, aż 3. Dwóch z Barcelony. Invincible. Ok, tak to wygląda. Najpierw otworzymy sobie zwykłe saszetki. W sumie nie są one takie zwykłe, bo to jest nordycka wersja, ale nie są to z limitką w środku. Ile w ogóle było do zebrania kart? 441. To jest w tej wersji nordyckiej oczywiście. W tej normalnej było troszeczkę inaczej, bo tam była też wersja niemiecka. German Stars. Co 30 saszetek wpadały rarki. No i zobaczymy, czy wpadnie jakaś nordycka karta. Mamy Schalke, Burgstaller, następnie Gündogan, City. Jest karta Gold, Rafael Varane. No i ciekawe, jakie logo. Może nordyckie? Nie, Manchester City. Do tego mamy jeszcze Jamesa Rodriguez'a i Nicolasa Isimat Mirina. Czyli tutaj nie było ani jednej karty nordyckiej, bazówki też nie. Natomiast tu już mamy AIK, Oskar Liner, czyli jest karta nordycka bazowa. Następnie Mario Rui, Napoli, Alaba, Bayern. Kartą specjalną jest tutaj Luan, fans favorite z Gremio. Gabriel Jesus City i Casemiro Real Madrid. No i teraz otwieramy saszetki specjalne, bonus pack, gdzie w środku jest jedna bazówka, jedna karta fans i jedna limitowana. Kartą fans jest tutaj Moussa Marega z Porto. Bazówką Bressan z Gremio, a limitką Milan Skriniar.
Interu. Nie jest ona jakaś zbyt popularna. Taka też nie najrzadsza, tak po środku powiem. Kilkanaście złotych ma tam wartość swoją. No i zobaczymy jeszcze, co w drugiej. Bazówką jest Rossi z Boca. Devry to Impact Signing z Interu. A limitką jest Sergio Aguero z Manchesteru City. Tak więc, moi drodzy, fajne karteczki powpadały. Limitka duża Messiego. Jeżeli ktoś nie ma, to piszcie, bo ja w sumie chyba mam dwie albo trzy sztuki jeszcze. No i co? Oceńcie sami tego nordyckiego starter packa z FIFA 365 2019 wersja nordycka. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.